Okej. Cześć, siemanko, z tej strony Kuba Gritner z kanału Cykloza, a dzisiaj zapraszam Was na odcinek z Wilczych Ścieżek. Wilcze ścieżki to nic innego jak dzikie trasy, które znajdują się na Magórce. Najszybsza, choć nie najprzyjemniejsza droga na górę to podjazd z asfaltem. Zobaczcie, tutaj to jest podjazd na Magórkę. Ja tą kamerę mniej więcej trzymam poziomo, to jest naprawdę duże nachylenie. Chociaż pewnie na GoPro tego kompletnie nie będzie widać. No kto przynajmniej choć raz podjeżdżał harcerską, ten wie, o czym mówię. Podjazd jest naprawdę srogi. Trasa jest prosta, cały czas asfaltem pod górę. W tym fragmencie się rozgałęzia. W lewo mamy podjazd na sam szczyt. W prawo natomiast udajemy się na start trasy Boxer Beginning i Boxer 4. Początek dla obu tras jest wspólny. Pierwsze rozgałęzienie w prawo będzie Boxerem Beginning, natomiast prosto do Boxer 4. I w prawo na Beginninga. Różnica pomiędzy tymi trasami jest taka, że Boxer Beginning jest nieco bardziej stromy oraz posiada parę dropów. A i tak mnie zniosło w dół. Teraz trzeba będzie tak trzymać skok. Aha. Po zewnętrznej. O, dobra, udało się. Trasy posiadają bardzo specyficzny, naturalny charakter. Na pewno nie uświadczycie na nich dobudowanych band czy dosypanych wybić. W tym miejscu Boxer Beginning kończy się, dalej mamy wiele opcji dalszego zjazdu, mniejszym Boxer 3, Boxer 4 czy Twixter. Zanim jednak przejdę do którejkolwiek z tych tras, chciałbym pokazać Wam drugie rozgałęzienie, czyli Boxer 4. Jedziemy na Boxer 4, nie wiem czego się tu jeszcze spodziewać, który zmęczony jestem, ale myślę, że trasa nie będzie... O! To jest coś poskakać, to lubię. Tu jest trzeba w sumie wybić. Fajnie, fajnie. O, którędy tu? Tam o prawej chyba nic nie ma, więc zakładam, że tutaj. Tak mi się wydaje. Fajno. Fajnie, znowu jest płynnie ten, może tu czy zakrętu naturalnie tak mega. Ciekawa sekcja. Ucham głowa, nie? O! Nie wiem, gdzie tu jest wina. Okej. O! Też ciekawie. W sumie nie wiem, co ciekawsze. Boxer Beginning czy 4. Obie bardzo fajne, szczerze mówiąc.
Wjeżdżamy oczywiście na tę samą drogę, tylko że parędziesiąt metrów dalej. Zerknijmy teraz na dalszą część trasy Boxer 4. Dobra, tego kawałka tu nie jechałem. Chyba nie jechałem, nie pamiętam już czy nie, ale raczej nie. Na pewno nie. Dobra, musimy sprawdzić, czy jest odblokowany amor. Dobra. Tędy? No właśnie, i tutaj dojechałem do tego. Chodziło mi o to, że początkowo pomyliłem trasę, myśląc, że jechałem Boxerem 4, tak naprawdę jechałem Twixterem, zorientowałem się dopiero po jakiejś chwili. Prawie mniej więcej tutaj. Dojechałem do 4. Tak. Okej. Okay. Ciekawy jest ten trawersik tutaj. On na mokro był pojebany. Lekko za szybko ten fragment. Uch, ja to czekam na nóg. Ale już palce bolą. O! Nie pamiętam destrukcji. Tak, tutaj był ten zakręt, o którym teraz mi się przypomniało, jak trochę za mocno przyspieszyłem. Trzeba bardziej odpuścić te heble w zakrętach. Ok. Na pewno są to innego rodzaju trasy niż na koziej. Ledwo się zmieściłem tutaj. Podparłem, nie jest źle. To było ciekawe. Bardzo ujechałem, ale podoba mi się taki mega naturalny klimat tej trasy. Tu ujechałem. Ze wszystkich tras wilczych ścieżek, w mojej opinii Boxer 4 jest trasą najłatwiejszą. Jest ona porównywalna do czerwonych tras prowadzących z Koziej Góry, takich jak Cygan czy Stary Zielony. Nie pamiętam co tu było, okej. Dobra. Czyli zakręciki. A to już było luz, pamiętam. Chociaż ten nie aż taki luźny. Było dosyć długi. A górka ma to do siebie, że im wyżej, tym jest bardziej stromo, a w końcowych sekcjach jest już dosyć płasko. Ja
Bosek. I za mózgiem praktycznie koniec. O Jezu. Ale to jest super. No i przenosimy, dobra. Trasa kończy się przeprawą przez strumień, aby dotrzeć do parkingu. Mega natural, trasa mega fajowa. Naprawdę duży szacun dla ludzi, którzy to robią tutaj, którzy to budują, którzy się tym opiekują. Bo trasy są super otrzymane. Utrzymane. Link do Instagrama Wilczych Ścieżek w opisie. No ja od siebie polecam tutaj przyjechać zdecydowanie na jesień. Bo wtedy jest najłatwiej odnaleźć trasy, jak są trochę odrobione. To widać, gdzie biegnie trasa. Latem jak są, jak jest zielono i ta trasa zarośnie, to może być z tym problem. Momentami. Dobra. Lecimy przez wodę. Z tego odcinka to by było już na tyle. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu odcinków, to dajcie znać w komentarzach. Ja jeszcze trochę mam materiał, także mogę coś pomontować. Dajcie też znać, jak spodobał wam się ten odcinek. Nie zapomnijcie zostawić jakiejś łapki w górę czy subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. A tymczasem ja się będę z wami żegnać. Pamiętajcie, łapcie zajawkę, wskakujcie na rower. Na razie.